Zapraszam księdza profesora doktora habilitowanego Piotra Mazurkiewicza. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Ja spróbuję w kilku słowach powiedzieć o tym, jak rozumiem totalitaryzm i samą jego istotę. I nie tylko zatrzymując się nad historią. W naszym zespole badaczy na Uniwersytecie Karola Wyszyńskiego wydaliśmy książkę Raport totalitaryzm w epoce postmodernizmu. To znaczy przewidywania również, jak mógłby wyglądać się ustrój totalitarny w XXI wieku. Otóż totalitaryzm się kojarzy zasadnie z ideą władzy nieograniczonej, ale takiej, która w odróżnieniu od autorytaryzmu nie tylko próbuje kontrolować zewnętrzne zachowania ludzi, ale również ich wnętrze. Czyli rości sobie władzę do tego, żeby zapanować nad całym człowiekiem, wykluczając także możliwość samą podejmowania przez jednostkę autonomicznych decyzji. W przeszłości towarzyszyły temu radykalne formy przemocy, ale nawet na gruncie teorii totalitaryzmu podkreśla się, że ten terror, o którym teraz będzie mówił pan profesor Becker, że on jest formą przejściową. To znaczy, że gdybyśmy doszli do takiej ustabilizowanej formy ustroju totalitarnego, to ludzie byliby spolegliwi absolutnie wobec władzy, w pewnym sensie dobrowolnie. To jest coś, o czym na przykład pisał Václav Havel. I teraz możemy się spróbować się skupić nad takim aspektem instytucjonalno-proceduralnym ustroju totalitarnego, tak? Czyli jakie sytuacje dla taki sposób właśnie działają. Ale jeśli patrzymy na te historyczne ustroje totalitarne, to one zasadniczo pozostawiają demokratyczne instytucje. Czyli mamy pewną fasadowość ustrojową i ona jest uzupełniona przez równoległą strukturę instytucji partyjnych. I tam, w tym drugim pionie, tkwi realna władza. Stąd zastanawianie się, jak to wygląda w tym wymiarze, który w gruncie rzeczy jest jakby dla zagranicy zachowany. Nie ma to jakby, nie zasługuje w tak krótkim wystąpieniu na długą uwagę. Zbigniew Brzeziński i Karl Friedrich opracowali taką definicję syndromową totalitaryzmu, mówiąc o tym, że mamy tutaj takich sześć kluczowych czynników, które funkcjonują w ustroju totalitarnym, to znaczy mamy oficjalną ideologię, jedną masową partię kierowaną przez jednego człowieka, terrorystyczny system policyjny, rządowy monopol dysponowania środkami masowego przekazu, rządowy monopol na broń, czy centralnie sterowana gospodarka. I teraz ideologia, jak stwierdza Friedrich Brzeziński, ta oficjalna ideologia odnosi się do całości ludzkiego życia i odrzuca realnie istniejący świat, próbując w jego miejsce zbudować doskonałe społeczeństwo. To jest taki bardzo charakterystyczny element ideologii totalitarnej, mianowicie budowanie wszystkiego od początku. Tak? Używa się takiego słowa palingeneza, tak? Znaczy, że wszystko jest zrujnowane i na tym budujemy coś od nowa. Ale z jednej strony chodzi o budowę jakby nowego całkowicie społeczeństwa, ale z drugiej strony chodzi o budowę całkowicie nowego człowieka. Tak? Czyli władzy zależy na tym, żeby człowiek stał się kimś innym niż jest z natury, tak? I niż jest jakby poprzez swoją historię. I teraz
Jak patrzymy na te czynniki, o których tutaj wspomina Frydrych i Brzeziński, to część z tych czynników jest ściśle uwarunkowana technologicznie. I w tym sensie totalitaryzm jest całkowicie nowoczesnym ustrojem. Tak? To jest typowy ustrój dla nowożytności, czyli w przeszłości nie był możliwy. Tak? Z uwagi na to, że na przykład, jak zwraca uwagę Sartori, nie było możliwości zabicia 6 milionów ludzi. Nie było takich narzędzi. Tak? Gilotyna była narzędziem prymitywnym w stosunku do tych możliwości działania. Ale również jeśli myślimy o monopolu na broń, o monopolu medialnym, o tajnej policji, o centralnie sterowanej gospodarce, to to wszystko jest również związane z technologią. I stąd ważne jest, żeby nie używać tego pojęcia ahistorycznie, tak, w stosunku do wcześniejszych form ustrojowych. I to, co myślę też zwraca uwagę, to jest to, że jest on powiązany obok tej technologii, powiązany z nowoczesnością poprzez masową demokrację. To znaczy nie ma możliwości wprowadzenia ustroju totalitarnego bez masowego poparcia ludzi. Na to bardzo zwraca uwagę Hannah Arendt, że między demokracją a totalitaryzmem różnica nie jest w liczbie osób, które popierają tę ustroj. Totalitaryzm wymaga masowego poparcia, to są jakby inni nieco ludzie niż w przypadku ustroju demokratycznego i również wymaga poparcia jakiejś części elity. Bez tego cząstkowego poparcia elity również totalitaryzm nie jest możliwy. I teraz jak spojrzymy na ustroje, to można również zastanawiać się nad tym, co jest istotą takiego ustroju. To jest aspekt substancjalny. I Sartori mówi na przykład, że tutaj chodzi jakby o uwięzienie całego społeczeństwa wewnątrz państwa. Poprzez polityzację życia, poprzez zniszczenie wszystkich linii oddzielających państwo i społeczeństwo, i całkowity zamach na ludzką prywatność. W związku z tym władza totalitarna rości sobie to prawo do zarządzania nie tylko społeczeństwem jako całością, ale także poszczególnymi ludźmi, ingerując głęboko w życie rodzinne i całkowicie likwidując życie prywatne. I teraz, jeśli zapytamy, ale skąd taki pomysł nowoczesny na to, że taka władza jest możliwa i konieczna? Otóż, jeśli zajrzymy do Alexisa de Tocqueville'a, do Jacques Delmonta, czy na przykład do Johna Courtney'a Barreya, oni mówią, początki tego są w filozofii oświecenia i rewolucji francuskiej. I to jest, myślę, coś bardzo istotnego. Mianowicie, jeśli pytamy, jakie są zabezpieczenia przed totalitarną władzą, to historycznie w Europie najistotniejszym zabezpieczeniem był podział władzy, ale dwupodział, na władzę kościelną i świecką. To jest podział, który faktycznie wprowadził, zaproponował w V wieku papież Gelazy I, mówiąc Cezarzowi, tobie przysługuje potestas, to jest jakby dziedzictwo władzy zgromadzenia ludowego z Cesarstwa Rzymskiego, a mnie jako papieżowi przysługuje auctoritas, to jest dziedzictwo władzy Senatu Rzymskiego. I teraz, jeżeli patrzymy na historię Europy, to obie te władze, świecka i duchowna, uznają prawomocność istnienia tej drugiej władzy wraz jakby z jednej strony wymiarem instytucjonalnym, czyli mamy instytucje państwa, instytucje kościoła, mamy te dziedziny kompetencji, ta świecką duchową i mamy dwa systemy prawa, prawo kanoniczne i prawo cywilne. I teraz, jeżeli tak w
funkcjonuje myślenie o polityce, tak, to to oznacza, że kompetencje państwa w samym państwowym myśleniu są ograniczone. Jest pytanie potem, i ten spór przebiega przez całą Europę, tak, gdzie przebiega granica między tymi dwoma obszarami. Ale jest oczywiste, że istnienie tej drugiej władzy jest uprawnione. I teraz w chrześcijańskiej koncepcji, bo to tylko chrześcijaństwo wniosło do myślenia o polityce, w chrześcijańskiej koncepcji za tym stoi idea, że wszelka władza pochodzi od Boga. To znaczy władza religijna w sposób bezpośredni, a władza świecka w sposób pośredni poprzez naturę. Czyli, że Bóg chciał mieć Kościół, ale równocześnie stworzył człowieka jako istotę społeczną i w związku z tym w naturze człowieka jest konieczność powołania do istnienia władzy politycznej. I stąd ta władza jest legitymizowana również przez wolę Boga. Stąd nieuprawnione jest dążenie także ze strony Kościoła do próby delegitymizacji władzy świeckiej. I teraz ten sposób myślenia został zachwiany w filozofii i w praktyce okresu oświecenia i w praktyce rewolucji francuskiej, choć jak się zwraca uwagę, pierwszym, który podważył zasadę gelazjańską o prawomocności istnienia obydwu władz, był Marsyliusz Spafford. I teraz, co to znaczy, że jeśli spojrzymy na rewolucję francuską i myślenie kontraktu społecznego, który był, jako idea był znany znacznie wcześniej, bo także i w greckiej myśli politycznej ta idea się przejawiała, ale tutaj zostaje zrozumiane w ten sposób, że wszelka władza pochodzi od ludzi. Wszelka, to znaczy również władza religijna. W związku z tym władza polityczna posiada wszelkie kompetencje, a Kościół ma prawo do istnienia o tyle, o ile otrzyma licencję od władzy świeckiej. Tu mamy do czynienia z ideą supremacji władzy świeckiej nad wszystkim. I proszę zwrócić uwagę, że ten sposób myślenia, on powraca co jakiś czas, również w naszej dzisiejszej dyskusji politycznej w Polsce. To znaczy, że władza państwowa powinna wyznaczyć miejsce Kościołowi i kompetencje, w jakich on się może poruszać. Dlatego, że istnienie Kościoła jest efektem przywileju otrzymanego od tej instytucji przez władzę Kościoła. I teraz tutaj w związku z tym mamy ten jakby pierwszy korzeń, który dotyczy ustroju totalitarnego, czyli myślenie o władzy świeckiej jako władzy omnipotentnej, która zarówno wchodzi w kompetencje świeckie, jak należne im, jak również te kompetencje duchowe, ale również w kompetencje moralne. To znaczy, że władza świecka, ona ma prawo decydowania o tym, tak jak chciał na przykład Rousseau, tak? Jaka jest treść religii, w którą mają wierzyć obywatele. Pod karą śmierci. To jest w umowie społecznej Jean-Jacques Rousseau. Że religia ta dawna, czyli katolicka, zostanie zastąpiona poprzez religię cywilną, której treść ustala władza państwowa i każdy, kto nie wyznaje tej treści, zasługuje na karę śmierci. Dlatego, że Rousseau wie, że ta religia jest fałszywa. Tak? Czyli za niewyznawanie fałszywej państwowej religii Rousseau mówi, należy się kara śmierci. Tak? A z drugiej strony, że władza polityczna ma prawo określać
co ludzie nie tylko uważają za obowiązujące, czy nakazane przez władzę i zakazane, ale również co jest dobre i złe moralne. Dobre moralne jest to, co władza polityczna uzna za dobre i tak ludzie mają wierzyć, a złe jest to, co władza uznaje za złe. To jest znowu pewien element, który jest obecny dzisiaj w dyskusjach politycznych w Europie. Bo proszę zwrócić uwagę, że mamy wiele sporów dotyczących na przykład ochrony życia, eutanazji, instytucji małżeństwa. To są spory o kwestie moralne. Jest pytanie, czy kompetencja w tych sporach dotycząca tego określenia, co jest moralnie dobre i złe, czy ona powinna być po stronie władzy świeckiej, czy właśnie powinna się wymykać władzy świeckiej. I teraz, jeżeli spojrzymy na ten kontekst właśnie zaniku tego dualizmu politycznego i powrotu do idei monizmu politycznego, to efektem tego jest resakralizacja władzy. Władza przypisuje sobie boskie kompetencje w znaczeniu właśnie omnipotencji. Przy czym Courtney Murray zwraca uwagę, że nie robi tego tak, jak działo się to wcześniej w ciągu wieków, czy poprzez instrumentalizację religii, tak? Że próbuje użyć kościoła, tak? Czy jakiejś innej religii do swoich celów politycznych, ale określa siebie jako świecką i swoje cele świeckie czyni treścią religii politycznej. Czyli domaga się od ludzi religijnej wiary w stosunku do swoich świeckich celów. Kardynał Ratzinger pisał o tym, że jeśli patrzymy na te relacje między Kościołem i państwem, to jedno ryzyko jest, jeśli Kościół staje się państwem, bo wtedy znika ten autonomia sfery świeckiej, ale drugie, nie mniej groźne ryzyko jest w momencie, kiedy państwo staje się kościołem. To znaczy, kiedy znika ta przeciwwładza, ta konkurencyjna władza jako polityczny podmiot w sporze z władzą świecką. I kardynał Ratzinger mówi, wtedy władza wszelka staje się totalitarna. Leszek Kołakowski mówił o tym, że konsekwencją takiej radykalnej sekularyzacji jest totalitaryzm. Myślę, że to w tym kontekście trzeba rozumieć. Kiedy znikają jakiekolwiek, niezależne od władzy państwowej, rozróżnienia, także na to, co jest dobre i złe. I teraz drugi element, który był zabezpieczeniem przed totalitaryzmem w historii Europy, to jest kwestia antropologiczna. To znaczy, Europa została stworzona na gruncie wizji człowieka jako istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. I teraz w dzisiejszej epoce trzeba podkreślić, że mamy możliwość, i to jest ta podstawowa interpretacja tego w znaczeniu religijnym, ale to ma także bardzo głębokie, świeckie znaczenie. Marcello Pera w czasach, kiedy był agnostykiem, mówił, to oznacza, że człowiek nie ma absolutnej władzy. Jeśli jest tak, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to wyznacza granice władzy człowieka. I teraz to zabezpieczenie ma charakter kulturowy, bo to jest pytanie, jak my siebie traktujemy. I czy uznajemy, że w człowieku jest coś takiego, nad czym żadnym ludziom nie wolno przejąć władzy.
coś takiego, co jest nienaruszane także dla mnie samego we mnie. Co ja sam muszę uszanować. Z tą wizją chrześcijańską człowieka związane jest również przekonanie o grzechu pierworodnym. To znaczy o istnieniu w świecie zła. I o tym, że człowiek jest zasadniczo dobry, ale zło nie jest przypadkowe. W związku z tym w samym ustroju muszą być również instytucjonalne formy zabezpieczenia przed ujawnianiem się tego zła w życiu społecznym. Tak? I teraz to oznacza właśnie, że te formy instytucjonalnej kontroli ta podziału władzy, one są konieczne, ale w moim przekonaniu to jest, jak spojrzymy na to, co się na tę teorię syndromową Brzezińskiego i Friedricha. Tak? Oni mówią jeszcze o takiej ważnej rzeczy, że nawet w ustroju totalitarnym, w tych historycznych formach, istnieją tak zwane wyspy odrębności. To znaczy, że są pewne jakby takie nisze, do których władza totalitarna nie ma wglądu. Wyróżniają trzy takie nisze. Pierwszą jest rodzina. I to jest dość charakterystyczne, że jak spojrzymy na przykład na ideologię komunistyczną i praktykę komunistyczną, to rodzina do pewnego momentu jest postrzegana jako struktura wroga wobec państwa sowieckiego. Dlatego, że ona przechowuje tę wolność i jakby dawną kulturę. A potem jest tak, że rodzina jest spacyfikowana i w związku z tym już można promować życie rodziny, bo ono przekazuje komunistyczną ideologię. Drugą niszą jest Kościół. W związku z tym ideologia totalitarna zawsze dąży do tego, żeby zniszczyć Kościół, zniszczyć wolność religijną i wprowadzić w to coś, co jest tą świecką religią, co jest zamiennikiem. Stąd w tych teoriach totalitaryzmu ten temat dotyczący totalitaryzmu i religii nieustannie powraca w takiej formie, na przykład jak u Erika Wegelina, jako gnoza polityczna, czy na przykład u Raymonda Arona, jako substytut religii, ersatz religion. Ale gdzieś totalitaryzm odwołuje się do tego wymiaru człowieka, który nazywamy homo religiosus, to znaczy, że w nas jest jakby potrzeba przeżywania jakiejś rzeczywistości na sposób religijny. I to totalitaryzm próbuje używać. Ale dopóki jakby istnieje religia, dopóty istnieje pewien obszar wolności. I trzeci, który ci autorzy zauważają obszar, to jest inteligencja techniczna. Sam jestem inżynierem, więc myślę, że mniej więcej wiem, o co chodzi. Na mojej uczelni w czasach komunizmu, na Politechnice Warszawskiej, różni byli profesorowie. Ale dlatego, że wolno było być inżynierem i wolno było być profesorem w dziedzinach tych właśnie nauk, pod warunkiem, że człowiek nie próbował robić kariery w administracji uczelni. Czyli administracja, zarządzanie nauką, także naukami ścisłymi, to jest domena władzy totalitarnej, ale to, że ludzie, którzy nie ulegają totalitarnej pokusie, a są potrzebni, ich myślenie jest potrzebne, to myślenie techniczne, to jest świadomość także w elitach komunistycznych czy totalitarnych generalnie. I teraz ostatnia rzecz, to jest sprawa taka, że to znaczy tutaj jeśli spojrzymy na te wyspy odrębności, bo to oznacza, że trzeba chronić rodzinę, trzeba chronić wolność religijną, żeby one funkcjonowały też jako ten element zabezpieczenia przed transformacją ku ustrojowi totalitarnym.
ostatnia rzecz to jest fakt, że jeśli patrzymy na dzisiejszy świat i ryzyko totalitaryzmu, to można sobie wyobrazić powrót takiego totalitaryzmu dwudziestowiecznego. Jeśli patrzymy na Koreę Północną, Chiny, ostatnio Szanghaj na przykład, czy także jak patrzymy z niepokojem na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ale jeśli myślimy o Zachodzie, to gdyby miał się pojawić tam totalitaryzm, to moim zdaniem on miałby zupełnie inną formę. Byłby totalitaryzm bez przemocy. To znaczy jakby przeskakujący to, ten etap nagiej przemocy, dlatego że istnieją narzędzia technologiczne, które pozwalają zawładnąć ludźmi i ich podporządkować sobie, także w myśleniu. To znaczy doprowadzenie do takiej spolegliwości obywateli. I one są dzisiaj dostępne. Jeśli Państwo spojrzą na, przy takich naszych badaniach nad młodzieżą, było dość oczywiste, że oni cenią sobie bardzo wolność, ale jeszcze bardziej bezpieczeństwo. I w związku z tym w imię bezpieczeństwa są gotowi zrezygnować z wolności, w imię innych wartości nie. To jest kwestia na przykład doświadczeń z doktryną sanitaryzmu. I mam z jednej strony te obrazy właśnie z Szanghaju, tak, gdzie ludzie uwięzieni w budynkach wyją, ponieważ to jest jedyny sposób zwrócenia uwagi na swój los. Ale z drugiej strony utkwiły mi takie zdjęcia studentów z paryskiej kawiarni, tak, którzy potulnie pokazują policji certyfikaty szczepień. To znaczy pozwolenie na przebywanie w miejscu publicznym. Nie chcę powiedzieć, że to jest totalitaryzm, no, ale że to jest to niebezpieczeństwo, kiedy człowiek potulnie uznaje, że musi mieć zgodę władzy nawet na przebywanie w miejscu publicznym. I jakby dyspozycja do tego, ona jest tutaj czymś, co jest niesłychanie niebezpieczne, moim przekonaniem. Dziękuję.